Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. I powiem wam, że po prostu chciałem się przejść do Shariz. Przypadkowo chciałem tutaj coś kupić, zapomniałem, że jesteśmy w trakcie wojny z Sultanem. A tu się okazało, że Shariz jest oblegane przez naszych braci rodoków. Więc dołączymy do nich oczywiście w szturmie i zdobędziemy to miasto ku chwały króla Graveta. Jak ktoś mi tam hamsko napisał, że magier króla, to teraz to się wasal nazywa, tak? No cóż, no. Czy jakoś tak to było? No ale cóż, my tu jesteśmy dupolizami, tylko jesteśmy przyszłymi uzurpatorami tego państwa. Czy uzurpatorami? Czyli ja wiem. Nie no, będziemy wspomagać rodoków aż do czasu, kiedy będę chciał założyć własne państwo, a moja umiejętność strzelania jest dobra! Nie trafiłem tyle razy, ale jak już trafiłem, to prosto w czuły punkt. A jego jest słaba natomiast. Celuje w głowę, on nie wie, gdzie jest słaby punkt każdego mężczyzny, no. Cienias! Cienias! Zdychaj! Został dwie strzały w tamto miejsce. O Boże, te celowanie! Te celowanie! Tam są kolejni łucznicy. Bum. Właśnie nie wiem, do kiedy będziemy służyć rodokom. Mi się wydaje, że to jest założenia państwa naszego własnego. Ale kto wie, czy w międzyczasie nie będę chciał jakiegoś państwa zuzurpaturować. Na przykład Kant Kęgiecki, ale to byłoby zbyt trudne, mi się wydaje. Bo patrząc na to, co się aktualnie dzieje na świecie, Kant Kęgiecki będzie dla mnie największym zagrożeniem, no chyba, że coś się pozmienia. To jest możliwe, ponieważ skoro zajęli tyle ziem, to też będą mieli więcej wrogów. To właśnie by się ich przydało zorganizować, bo teraz oni są największą siłą świata, poza Sfadią, ale Sfadia tak jest pod nimi, mi się wydaje. Też Huk wie, nie widzieliśmy pełnej armii Sfadii, więc nie wiem, jakie są aktualnie przeliczniki sił. Nie wiem, czy jaki raport nawet jest na temat przeliczników sił. Trzeba by zajrzeć do informacji o królestwach. No, gościu. Słuchaj, też widziałem, że mnie sporo lordów chyba przechodziło do Khanatu. Może właśnie tego Khanat jest taki silny, ma teraz wielu lordów. Wiadomo, każdy lord to więcej wojska na takie wielkie walki, przez tego zamki. Przez to więcej wojska na wielkie bitwy, a także oczywiście większa kontrola terenu. Tak naprawdę na przykład na 20 lordach to Khanatowi byłoby ciężko to wszystko bronić, a tak to... A jak mają 23, to zawsze jest prościej, bo to nie licząc z tego, że mają oni trzech więcej, to jeszcze przeciwnikom ma trzech. Niekoniecznie ich przeciwnikom, ale ogólnie no, osobom nie będącym im, czyli państwom nie będącym im w 100% oddanym. Ponieważ tutaj każde państwo może nie ma wojny powiedzieć w każdym momencie, tej żadnych sojuszy nie ma. Czy sojusze są niby, to prawda, czy są sojusze, ale nie ma takich powiedzmy jakichś wasalów i tak dalej. Sojusz się skończy, następnego dnia może być wojna od razu. Nawet nie wiem, czy nie można sojuszu złamać przypadkowo. Wow, ale w chmurach była rzeź, ja pierdzielę. My się strzeliliśmy, oni w tym czasie, uhuhu, kupa ciał. Ach, nie żałuję tego, że mam teraz lepszy sprzęt i mogę to wszystko pokazywać. Ja pierdzielę, kupa ciał. O Boże, niby katki na sekundę lecą w dół, ale tam, tam psie. Psie. Na 100 FPS-ach też da się grać. Wiesz, powiem wam, że gdybym już włączył tutaj 300 jednostek, to po pierwsze byłoby to strasznie pobugowane. A po drugie byłby taki większy problem, że... A 300 jednostka po każdej stronie, czyli w sumie na 600, nie? Że właśnie gra by już reagowała, mi się wydaje. Możemy oczywiście zmniejszyć grafikę, bo teraz gramy na najwyższe. Ja mimo wszystko silnik Mountain Blade, a nie jest jakoś super zoptymalizowany. Bo czyli podstawowego bardziej niż Warbanda, bo jak ja pamiętam, to na starym komputerze podstawowego Mountain Blade'a grałem w duży... Gdy 1000 jednostek grałem, to miałem z 20 FPS-ów. Wtedy bym odpalił 1000 jednostek. Oho, ho, 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 to może bym miał, nawet z tym nowym sprzętem z 320. Ze starym sprzętem to... To byłby pokaz slajdów, to by się mi skraczowała gra w ogóle. Bo na przykład jak chciałem walczyć Florista na starym sprzęcie, to mi się nie uruchamiał po prostu. Szczerze powiedziawszy, nie żałuję, ponieważ wtedy mógłbym nagrać z niego serię, a Florista naprawdę nie lubię. Chociaż może coś się w nim pozmieniało, nie wiem. Ja grałem w Florista ostatnio 2 lata temu mniej więcej. I wtedy go nie lubiłem, bo był strasznie prosty. Taki mod, taki w stylu mech. Lordowie zamiast być silniejsi, to byli słabsi nawet. Mieli niby więcej wojsk, mieli troszeczkę, mieli niewiele więcej wojsk. A za to nasze wojska były o niebo bardziej potężne od ich podstawowego natiwa. Oni w ogóle z nich oczywiście nie korzystali z tych silniejszych wojsk, korzystali tylko z tych słabszych. Podstawowego natiwa. Gdy przerobili AI, to byłoby dobre, a tak to było słabe, Floris. No zobaczymy, jak teraz będzie. Może coś pozmieniało przez 2 lata. Po rok, 2 lata już nie patrzę na Florisa. Więc nie powinienem się wypowiadać na ten temat, no ale już się wypowiedziałem, jest już za późno, ale no zobaczymy. Ogólnie mi się wydaje, że kolejny mod, jaki nagramy, to będzie coś związanego z fantastyką albo z średniowieczną Europą. To mi kilka osób na PW podesłało jakieś te, wysłało mi jakieś mody, które mógłbym nagrać.
W ostateczności chyba byłaby też starożytna Japonia, bo z tego co wiem są takie mody właśnie w stylu starożytnej Japonii. Byłoby to też fajne. Koniec końców ja obrócę samurajów, a jest strzał zmykowanych. A więc z chęcią właśnie bym jakieś tutaj realia samurajskie wytoczył na, pole, na wielkie pole walki. Takie powiedzmy ścierające się sobą wielkie armie samurajów byłyby epickie. Oczywiście byłoby to dobrze zrobione, bo taki kiepski mod nam na huka potrzebny, ale jakiś taki w miarę dobrze zrobiony. Nawet taki podstawowy Mountain Blade tylko z innymi jednostkami oraz innymi frakcjami byłby całkiem spoko moim zdaniem. Ale cóż, zobaczymy jeszcze jaki mod wybiorę, zobaczymy, zobaczymy. Na razie skończmy sezon ten, zrobimy setkę przerwy i zaczniemy kolejny. Albo przynajmniej skończmy ten czas i nagram 3 odcinki dziennie, bo to jest masakra całkiem niezła. A tych, którzy oglądają to później, to tam nic nie oznacza, ale no w tym momencie nagram około 3 odcinków dziennie, a więc to w sumie muszę grać około 3 godzin dziennie, więc no seria idzie naprawdę szybko. Gdybym tak każdą serię prowadził po 3 godziny dziennie, to chyba... Tak, to moja najdłuższa seria, chyba z King's Bounty, która trwała około pół roku, zajęłaby mi 15 dni. Ale cóż. Ale cóż. Nie zawsze się ma czas, niestety. To jest taki malutki problem za Crimera, więc zawsze się ma czas. Jak się kręci jakieś filmy w stylu jakieś, nie wiem, remiksy, vlogi, to mogę być tak kręcić sobie powiedzmy, nie wiem. Dajmy to w poniedziałek, potem we wtorek coś tam przerobić, w środę też, w czwartek też i ustać w piątek jako gotowy produkt. A tutaj nie za bardzo, bo tak jak mówię, musi być w miarę płynny, musi być go dość sporawo. Więc tej półrocznych przerw od zagrajmy, bo nie ma zbyt dużego sensu od jednej serii, że tak powiem. Niby teraz jest taka u mnie przerwa z tym Burnstone'em, ale to trwa niecały miesiąc chwila od tej pory, a no... Potrzebowałem chwilę przerwy od tej gry, bo mi już zaczęła się nudzić. Zwycięstwo jest nasze, bardzo ładnie. O, jeszcze musimy walczyć w zamku. Jeszcze musimy zrobić zamek do końca. Przebywać, żeby nie paść. Na szczęście mam tutaj po swojej stronie jakiegoś sierżanta i tam sobie jakiegoś kusznika, jeszcze będzie strzelca. Całkiem elitarne wojsko tu jest. Ktoś tu jeszcze jest po stronie wroga? Gdzieś jest, tam. Bo tam strzela kusznik, w tamtym kierunku. Zaraz zaczniemy, zanim ktoś jest mocny. Kto to taki, kasztaniaki. O, kusznik zerwać, jakiś łucznik musi być. O, jaki pojedynek w ogóle! Strzelają do siebie z 3 metrów. Po co podejść się bić na mierze? Lepiej strzelać się z 3 metrów i przyjmować właśnie tej kurcze strzały na klatę. O, jeszcze jakiś gościu jest, to jest ciekawe. Oj, to nie jeden. Może wyjmę łuk lepiej. Pam. Pam. 7 obrażeń, 13 obrażeń. Ja, jakiś jeszcze celny strzał by się przydał. O, pięknie! I giniesz, gościu. Czuję, żeby swojego nie zabić, bo to mogłoby być troszkę niekomfortowe. I zwycięstwo jest nasze, chociaż jeszcze może być walka w samym centrum, czyli w komnacie królewskiej. Tak. Zaję ostatni obrońcy. O kurczę, to łuki powyjmowali. Niefajnie. O, przydałoby się ich zdać od tyłu. Jeśli ludzie kupują nam czas, ale dużo nam go nie kupią. Dobra. Eja! Gorzej, że nie mam żadnego jakiegoś dobrego wsparcia, jestem tutaj właściwie zdany sam na siebie. Zanim ktoś się strzela z tyłu, jakiś kurczę rodowski pusznik, weteran, ale... On mi tej walce niewiele pomoże. Jak ja padnę, to walka jest przegrana praktycznie, bo on tej działatce co i nic. Dobra, pum. No, pum, headshot, no to był headshot jak nic. O, to był chyba po prostu w oko nawet, żeby było śmieszniej. Dobra, schowajmy się. I rodowski pusznik, weteran dokończył dzieła. Jej! Śmierć wroga! Dokładnie, śmierć wrogą. I Sharis jest nasze. Odwieźmy tawernę. No to jest. A co moje NPC? Obrońca obozu, zamorski myśliwy, wędrowny ministrael. A Nicola. Czemu wszyscy narzekają na to, jak ja pachnę? Pachnę całkiem przyjemnie. Nie mam pojęcia. Pewnie pachniesz przyjemnie, tylko dla fanów trunków. A się wam obojce królewskich chcą tak zrobić. Tak, tak. Tak, tak, tak. Ble, 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 ble. Czy coś mogę nauczyć tekstów od ciebie, gościu? Bo ja to wszystko znam, tylko że chcę się nauczyć tekstów od ciebie. Ona nauczy jakiegoś wiersza właśnie. Okej. 300 dynarków za to tylko było, czy naprawdę niewiele.
O, wygasł nam pakt z Polmarami. Niezbyt fajnie, ale też jakichś tutaj wielkich mieczów nie widzę z tego płynących. Możemy przejść z tego miasta. Trzeba dużo więźniów, możemy ich posprzedawać przecież. W świeżo to... Sudamy saranijskich więźniów, w świeżo to otwartej tej. Tawernie na ich niegdyśowych ziemiach. Ale my jesteśmy wredni. Saranicy są też więźniami na ziemiach saranickich. Verdota poziom master. O, całkiem sporo pieniążków. Zobaczymy, jak tam w banku może teraz jest. Mistrz Gildi. Siemanio mistrzu, może mieć jakąś pracę może. O, atakujący to może da się zrobić, da się pozabijać. Mrocznych łowców z chęcią mogę tutaj wam pozabijać. Nie ma najmniejszego problemu z mojej strony. Z chęcią się pozbędę kilku mechrocznych łowców. Jednakowo zdajcie mi sekundeczkę, bo muszę tutaj wszystko posprzedawać. No i nastał koniec wojny z sułtanem saranijskim, a także koniec rozejmu ze Sfadią. Sytuacja wygląda teraz dla nas nieciekawie. Ponieważ brak wojny oznacza brak atrakcji, zdeczka, muszę przyznać. No, spodziewałem się, że ta wojna troszkę dłużej potrwa. Ogólnie Szaris, król Grawet, przyznał komu by innemu, jak nie królowi Grawetowi. Chociaż ja też tak będę robił, gdybym miał własne państwo, będę dawał sobie miasta, a reszcie zamki. Ale i tak, no... A że tak powiem... Zbytnie się zwycięstwa nie przyczyniła, sobie wziął miasto, zadyrań mały, no. Czyli niby był w walce, ale już ma jedno miasto, więc trzeba ma mieć dwa. Foch. Zobaczmy, jak tam Szaris sobie teraz radzi, odwieźć tawernę. Coś ciekawego jest. Jak wiecie, może są jeszcze jakieś NPC do kupienia, to mi napiszcie. Do kupienia, znalezienia, to mi napiszcie. Bo mi się wydaje, że mam już wszystkie NPC poza chyba Jarkiem i tylko Jarka chyba nie mam w ogóle. O, tak, tak, gdzie jest wasza wioska? Ruszchidych. O, nie mam pojęcia, gdzie to jest tak naprawdę. Ruszchidych. Powinno być gdzieś w okolicy. Gdzie są raporty? Jak na starej wersji, na standardy starej wersji, tam już po wszystkie NPC, ale nie jestem pewien, czy mam wszystkie, jeżeli chodzi o nowszą wersję, bo nie wiem, czy gdzieś doszedł NPC, czy nie. Chyba coś podchodzili w tych nowszych wersjach, nie jestem tego właśnie pewny. Wiem tylko tyle, że brakuje mi jeszcze tego. Jarka. Gdzie to jest Reschy i Dychy, czy jakoś tak to było? No, czekajcie, coś mi tu nie pasuje. A nie raporty, tylko informacje. A co ruszchy. Boże. A, to jest to, bo takie zielone na tym, że tak powiem, żółtym tle. Tylko, że ta wioska jest plądrowana, że tak powiem, więc chyba to wykonanie tej misji nie będzie wcale możliwe. A jednak będzie możliwe, spoko. 39 bandytów, no to raczej nie jest zbyt duży problem dla mojej armii. Jeszcze chłop mi tu wspomagają. Oczywiście nie są tutaj zbytnio potrzebni, jakby nie spojrzeć na to. Wie, tutaj nie działają, ale jak chcą walczyć o swoje, to niechaj walczą! Niechaj myślą, że to oni odbili tą wioskę, że my tutaj byliśmy jako takie, powiedzmy, zabezpieczanie ich plesów. Bądź to bądź morale, że tak powiem, w naszym królestwie rodoków są dość ważne, a to pewnie skończy, jest to rodowska wioska, jakby nie spojrzeć. A więc pomóżmy im tutaj. Ja chciałbym, żeby mi jakieś lenno dali, bo żadnego lenna aktualnie nie mam. A jak może czekać wioska, chociaż mam jakąś rozdobą oczywiście, ale może czekakolwiek wioska, byleby wioska jakaś chyba, no litości, no. Nie posiadanie żadnego lenna jest dość denerwujące. Oh no, my horse! A głupi sułtan mi moje lenno zabrał. Jest cały tam sułtan saranicki, tam saracki. Jest saranicki. Jej, zwycięstwo jest nasze. No. Twoja popularność rośnie. Niech sobie biorą, co tam sobie chcą. Ja dostanę honor w zamian. Czy honor mam pewnie z 10 punktów? 14! Bohoho! Ależ ja jestem honorowy. Człowiek honor jednym słowem. Jednakowoż, póki co zrobię cięcie, skoro wojna się zakończyła z sułtanem. Nie wiem właśnie, co mam w czasie tego cięcia robić, ale coś się pomyśli. Przyjmę te lenno. Dostałem właśnie lenno. Żadnego lenna nie mam i dostałem lenno. Ktoś się zwie Ein coś tam. Czy gdzieś tutaj jest? O, to jest to. Zobaczymy, co to jest za lenno. Właśnie mówiąc, że nie mam pojęcia, co powinien teraz robić, to troszkę głupio powiedziałem. Po prostu, że powinien powiedzieć, że nie będę miał nic ciekawego do roboty, ponieważ będę musiał tylko i wyłącznie dezerterów mordować. Chociaż mam tutaj misję, żeby zabić tych całych mrocznych łowców. Gdzie oni tam nie by mieli być, ci mroczni łowcy?
Obok Szarista, to może jakoś ich znajdziemy przy okazji. Mozie psi łokazie jakoś znajdziemy. Jednakowo już na razie do Ain Asaudi idziemy. Zarządzaj wioską. Zbuduj dwór, co daje dwór? Zapłacić połowę żołdu. Nie. Nie będę tutaj za bardzo zbyt często przychodził. To jest całkiem fajny budynek. Szkoła. Przycisk do lojalności. Też raczej nie. To jest fajne. Dwa relacji. Po co mi relacje? Jeszcze relacje mogę dożynkami sobie nabić. The fuck? Dostarcza 100 denarów. To jest akurat takie głupie, tylko 100 denarów. To nie jest zbyt wiele. Powiedzmy, że zaczniemy od strażnicy. Chociaż to i tak bez siebie posłańców nie będzie zbyt dobre. Okej, okay, może być. Kup zapasy od chłopów. Mają jakieś zapasy, to od nich kupię. I powiedzmy, da mi zajam mąki. Nie ma sensu, to raczej po prostu mają denary i tyle. Niech im się pieniążki zgadzają. Jakby defilował moją wioskę, to twoja będzie dobre. Twoja popularność rośnie. Zorganizujemy kilka dożynek, żeby nas bardziej lubili. Twoja popularność rośnie. Przydałoby się tej wiosce jakieś zyski przynieść, ale nie mają za bardzo czego sprzedać mi po prostu. Nie, to może jak ja jej coś dam? Nie wiem, co jej mogę dać na to jakieś towary by się im przydało dać, ale nie mam żadnych towarów niestety. Będziemy coś kombinować. Będziemy. Gorzej, że nie mamy tutaj za bardzo jak. Chociaż właściwie jakieś towary. Mamy tu w okolicy Szaris. Nie wiem, czy tak działa, to jest będzie taki mój mały eksperyment. Kupimy sobie w Szaris jakieś towary tutaj. Mamy na to pieniądze, don't worry. Wszystko tu kupię, co się tylko da i sprzedam mojej wiosce. Nie wiem, czy to w ten sposób działa, ale mnie stać na takie eksperymenty przybocznych jakiś. O, są przyboczni, jeszcze bardzo fajnie. Udamy się teraz właśnie tego Ain Asadi, to i wszystko oddamy za darmo. Zarządzaj wioską, czyli chciałem wejść do wioski, właśnie do starszego wioski. Jakieś zadania mogę ci pomóc z tym zadaniem? Mogę was nauczyć, jak się bronić. Dobra, jednakowoż jeszcze wcześniej. A zapasów zapłacę złotem. Chcę kupić żywność i zapasy. Wszystko to im oddamy za darmo. Nie wiem, czy kolikolwiek to sens ma. Ale oddamy im to wszystko. Może poza żartem, że ci się może nie przyda. Nie wiem, czy jakikolwiek sens ma tak naprawdę. Możecie mi napisać, czy to miało sens, czy nie. Wszystko im tu posprzedaję. Niech się im zgadza. Proszę bardzo. Mają to wszystko teraz przy sobie, zobaczmy. Mają. Powinno im wystarczyć jakieś handle czy inne badziewia. Nie, właśnie, nie mam pojęcia, czy tak to jest jakieś, jak działa ten skrypt odpowiedzialny za zostanie się wioski. Ale mi się wydaje, że może to w jakiś sposób pomóc. Jakim te rzeczy za darmo oddałem. O którym była mowa. Wciąż nad nim pracuję. Teraz będziemy właśnie chcieli wyszkolić tych chłopów. Niechaj to będzie w ten sposób. Tylko, że zanim to zrobię, muszę na sekundę udać się jeszcze do Szariz. O kurczę, armia sułtanu, niedobrze. Niedobrze. W sensie, o. I ty, jakie ty masz wojska, gościu? Wiecie co? Do kolejnego odcinka, w którym to zmierzymy się z Emirem Muchnirem. Na razie i cześć!